Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu tutaj modlitewnym. Cieszę się bardzo, że jesteście kolejny raz na tej modlitwie, która jest naprawdę bardzo ważna i bardzo istotna w tych czasach właśnie ostatecznych. Uczestnictwo takich osób jak Wy naprawdę ma ogromną moc, więc zapraszajcie też oczywiście tutaj inne osoby, by mogły wziąć udział w tych naszych tutaj wspólnych modlitwach. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.